Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Towarzysz Gugała, jest Kubuś Witamy bardzo Żajarz serdecznie. Żajewski. Odkopaliśmy się prawie, że z poniedziałku. Jeszcze nie. No prawie, że. No, jeszcze z tego co tak, co nam tutaj zgotowaliście robotę kosmiczną po weekendzie i poniedziałek i zestawy, nie zestawy, Black Friday'e. Mnóstwo pracy na parking w ogóle, jak ja tam dzisiaj wyszedłem po południu zobaczyć, nie wiem, jak bagno. Ci kurierzy tam wjeżdżają, wyjeżdżają, a jeszcze w międzyczasie przyjeżdżają kolejne dostawy towaru. Kubuś, zobacz, co my tu mamy. No, ile tu ich przyjechało? Questy. Te questy nam się sprzedały. No, w zeszłym tygodniu ostatnią sztukę sprzedaliśmy i już jest na ze mną dostawa. Spokojnie, jeszcze na nie przyjdzie czas. Jeszcze przyjdzie czas. Powiem tak, no koszt 7000 zł to nie jest wydatek. Bo to jest promocja. 7500 to była tam, wiesz, cena wyjściowa. Pyknęliśmy, żeby dokładnie była szóstka z przodu. Jest tam 6900, tak. Coś tam, więc niecałe 7000 za Questa. No, mówiliśmy o tym ostatnio dużo, ale jest to od Deepera łódka zanętowa. Echosondowa, mająca no, dobry wszystko. Dobry bajer dla karpiarzy, naprawdę. Tak, i mogłoby się wydawać, Kubuś, że te 6 tysięcy to... Czekaj, niecałe 7, tak? 6, no 7 powiedzmy. Podkleimy tam link, żebyście mieli łatwiej. Niecałe 7 koła, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, za Echosondę, za, przepraszam, łódkę z Echosondu, z tymi wszystkimi bajerami u innych producentów, już trzeba by było dać ponad dychę. No, coś w tych okolicach. Więc może się wydawać, że jest to drogi temat, ale jak porównamy sobie bebechy, jakie ma tam wszystko, tak, i zastosowania i w stosunku do konkurencji, to już nie wychodzi tak drogo. A że święta się zbliżają. Ciekawe, czy u niektórych Mikołaj będzie bogaty w tym roku. Czy będzie rózga, czy będzie Mikołaj bogaty. No także na przyszły sezon nawet już tak powolutku myśląc, można się nad tym zastanowić, bo później pewnie będzie tylko drożej. Nie? A może powiemy widzom, że co nie powiem? Będą musieli naraz wydawać na przykład 7 tysięcy na łódkę, tylko rozbić sobie to na pewne. A to już jest? Nie ma jeszcze. Chyba, ale chyba będzie, jeszcze nie, słuchajcie, ale dopinamy temat dla Was, bo sporo pytań było o to. I prawdopodobnie niedługo uda nam się uruchomić system ratalny na bardzo korzystnych po prostu warunkach. A to też, wiecie, nie jest mały wydatek, wyłożyć tam 5-10 tysięcy na cały sezon się zaopatrzyć, więc lada dzień może uda się już odpalić. To na pewno też Was poinformujemy i wtedy na korzystnych warunkach będzie można to sobie rozłożyć w czasie, a już na ryby iść i się i bawić. Korzystać, i się bawić, tak. Nie? Kuba, zaczniemy od tego kasta. No właśnie, bo wygrzebaliśmy fajny casting, który nie jest w promocji, jest nowością, ale jak wklepiecie sobie hasło YouTube, to dostaniecie minus 10% na dzień dobry i na do widzenia. Może ty opowiesz o kaście, co? No to dawaj, to trzymaj to Hollywood. Dawaj, już was przekręcamy. Dwa razy tym. Nie możesz zapozywać. Przechodzisz chcesz teraz? Iść? To chodź tutaj, a Agnieszka tam z tyłu, przeskocz przez ladę, zrób przewrót w przód, i salto w tył i wtedy znikniesz z planu. Skok przez kozła. To teraz tam idziemy, bo tak, chcę płacić. Agnieszka, idziemy. Raz, dwa. Słuchajcie, od Spro mamy taki zestaw. Tutaj jest wędka do jerków, do 60 gramów, 2, 10 długości, razem z castingiem w zestawie. Jest to model, jak to się czyta? RAV BC. Już Wam mówię parametry, jeśli chodzi o kasta. 214 o kręciu. 214 gramów. Łożysk ma 4, 6, 3 do 1 przełożenie. I to tyle. Nie mam podanej siły hamulca, ani siły hamulca. To podlinkuję, może w linku będzie. Zobaczcie, jak go się otwiera. Co ma w środku, jakie bebeszki. Czekaj, tak? Ojku, lewą ręką nie umiem. Urwiesz kabel od internetu zaraz. Ja mam na to certyfikat. Mam kartę PZW. To chyba mogę. Patrz, widzisz, tutaj są inne te systemy. Jak to teraz kosmicznie wygląda. Kiedyś to wędkarstwo było tak proste, ale to wiesz, było dużo ryb. A jeszcze dla widzów, bo niektórzy spotykają się właśnie w tym korku. Jak możecie zauważyć, on jest taki... Konglomerat. Pośniedziały, ale jak sobie go, musicie go przetrzeć sobie kciukiem trochę i on tak, już nawet jak go przetrzecie, to jest taki konglomerat korkowy, on fajnie w łapie leży, jest taki szorstki, nie będzie Wam się tutaj... Bo dostawaliśmy telefony, panie, ten korek jest zepsuty. Spleśniał? Tak, spleśniał. Nie, to nie, czasami no, przychodzą takie dziwne pytania, że pamiętajcie, te połączenia też, jak składacie wędkę,
to nigdy tutaj te dwa oploty do siebie nie powinny dotykać, tylko zostawać taka szczelina, bo to będzie połączenie się rozluźniało i coraz bardziej naciskało. Jakbyście mieli tak od razu to wciśnięte, to, szamen. To by później wypadło wam, bo i tak się poluzuje. Nie? Więc to nie jest błąd i też właśnie to nie jest błąd, że ten konglomeracik jest taki, wygląda jak ser pleśniowy, który ja akurat bardzo lubię do piwka. O Jezu. Petarda. Także tak, 2,10 do 60, fajny kij dzierkowy, nie za długi, nie za krótki, idealne parametry z łódeczki, nic tutaj więcej nie trzeba w tym kiju, nie za długa rękojeść, możemy sobie, szczerze to chyba nawet i do Werta by się nadawał takiego, wiesz, na łódce dłużej sobie usiąść, Kuba, złap za szczytówę, patrz, jest, patrz jakie jest ugięcie, jak już wetniesz rybę, to idzie duży zapas mocy od samego dolnika, nie jest to najtańszy zestaw. 588, bo też nie może to być taki sklep, że my tylko wam pokazujemy rzeczy za 60 zł i 50. Są też wędkarze, którzy wymagają lepszego sprzętu, na lepszych komponentach, lżejszego, do częstszego używania, więc też będą pojawiały się u nas jakiś czas rzeczy ze średniej półki, wysokiej i najwyższej, tak żeby dla każdego coś przygotować. Także fajny zestaw castingowy, ciekawie wyglądający, w komplecie od jednego producenta, od Spro RAF BC za 558 zł, jak piszecie hasło YouTube, minus 10. Idealny zestaw pod dżerkowanie, nic tutaj więcej do tego nie trzeba. To Kubuś, jak się cofniesz, jak to się mówi, cofnij się do tyłu, to mamy kolejny zestaw. Tak dzisiaj zestawowo podejdziemy do tematu, bo też mieliśmy taki zajób, że nie było za bardzo więcej czasu. Pamiętajcie, że jeszcze mamy, zostały nam jakieś zestawy? Chyba jeszcze są te, co wczoraj wspominaliśmy o nich. 40 gum od Savage Gira za 119 zł powinny jeszcze być, bo zrobiliśmy tego całego tira, więc dla każdego podrochu powinno starczyć. Korzystajcie, bo niedługo się skończą i później będzie bida. A teraz to z zestawu. Tu mamy od Berkleya URBN Drop Shooter. Taka typowa sandaczówka, 210 cm do 28 gramów. Szybki, sztywny kij z wklejką, która służy nam tutaj za taki pokazywacz tego wszystkiego, co się dzieje na drugim końcu zestawu. Do tego mamy fajny, niedrogi kręcią, ale też nie z najniższej półki. Ciekawie wygląda, to jest Dam Quick Fahrenheit. Cały zestaw macie z 419 zł, była to najniższa cena z ostatniej 30 dni przed obniżką, na 259 za 260 zł. Gotowy zestaw sandaczowy. Bierzecie, łowicie, nawijacie plecionkę, kilka przynęt do kieszeni i wiona w wodę. Dopiero się grudzień zaczął i jest jeszcze szansa, żeby fajne... Parę lat temu, jak jeszcze miałem czasu więcej, trochę i z brzegu łaziłem, ostatniego udało mi się jeden taki sezon przeżyć, gdzie ostatniego sandacza złowiłem w Sylwestra. Gdzieś tam wracałem z roboty, zajechałem nad Wisłę do centrum i zopadł jeszcze przy fasolion tego 60+. Także, a temperatury jest plus 5, śmiało można komfortowo łowić, nie ma zbyt dużo opadów. Mogło być trochę więcej wody na Wiśle, ale trudno, trzeba się do warunków dostosować. Ostatnim zestawem, mocny zestaw od Abu Garcia Max Pro. Tu mamy ten biały kołowrotek z już wkręcaną korbką w korpus. Ten kolor może komuś się nie podobać, ale jest fajny, taki biały, metaliczny. Solidna konstrukcja i dość sporym zainteresowaniem cieszy się ten kołowrotek. Z Maxów jest to najwyższa seria parametrów. Nie pamiętam, ale odsłonią mi się chyba spod szpuli. Tak jest, 5,8 do 1 przełożenie, 7 łożysk. A resztę parametrów wam podlinkuję, to możecie sobie doczytać. Wędka ma 274 cm do 40 gramów. Taki uniwersał szczupakowy z brzegu, z zapasem mocy na mniejsze i średnie przynęty. Też zerknijcie, bo te zestawy mamy w innych parametrach z krótszą wędką, która już bardziej i by dało się nią podżigować i jakiegoś dżerka pobujać. No i najważniejsza cena, 399 zł to była najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a teraz 279 za kompletny zestaw wędka od Abu Garcia Max Pro 274 do 40 gramów. No i Max Pro kołowroteczek. Fajnie wykonany, taki wiesz, korkowy. Kubuś, co ty o tym myślisz? Łowisz szczupaki? Ty bardziej szczupakowy czy sandaczowy jesteś? Ja w ogóle sandaczy nie łapię, tak naprawdę bardziej szczupak, a bardziej no można powiedzieć te ultralighty. No 2,70 typowa brzegóweczka. Mieliśmy jeszcze czerwone, ale się za szybko sprzedały, także niestety nie dla wszystkich starczyło. Ale nie wiem, czy jeszcze coś, nie, no chyba czerwonych, ale pewnie nie, zaraz dojadą. Naprawdę. Wiesz, taka szczupakuwa, z brzegu stoisz, daleko rzucić, jakoś tam cięższo przyjęte, no nie podżerkujesz, bo będzie ciężko, no za długi, nie? Ale do 40 gram ta gramatura jest idealna tak naprawdę i kanibala 15 podczepimy sobie tu z główką jakbyśmy jakąś chcieli trochę ósemką, głębiej.
No. Także bez problemu poradzimy sobie. Fajny temacik. A jakieś wyniki ultralightowe były? Byłeś gdzieś w weekend? Nie. A nie, to by się auto rozwaliło. Mi się auto rozwaliło. Kurde, w ogóle parada nieszczęść u nas. To mnie dom zalało, tak? Tak, ale tam już się auto popsuło. No widzicie, jakie to życie jest. Jedyne, że roboty tyle, że się nie da tego przerobić. Kubuś stracił auto, ja prawie straciłem chałupę. Ale jutro go odbieram. A ja może dzisiaj będę miał wodę. Wodę. I się umyjesz. I się umyję. Jakoś to będzie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Życzę wam suchego wieczoru. Suchego.